Artysta wizerunek stwórcy. Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów patos, z jakim Bóg u światu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemnicą, mocą dźwięków i słów, kolorów, form, podziwialiście dzieła swego Stwórcy, wszystkich rzeczy on zechciał niejako dać wam. Dlatego właśnie uznałem, że te słowa z Księgi Rodzaju będą najwłaściwszym rozpoczęciem mojego listu do was. Czuję się z wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozwoliły i pozostawiły niezatarty ślad w moim życiu. Tym listem pragnę włączyć się w nurt owocnego dialogu Kościoła z artystami, który w ciągu 2000 lat historii nigdy nie został przerwany, a na progu 3000-lecia nadal ma przed sobą rozległe perspektywy. Rzeczywistym motywem tego dialogu nie są jedynie okoliczności historyczne czy względy funkcjonalne. Jest on zakorzeniony w samoistocie doświadczenia religijnego, twórczości artystycznej. Pierwsza stronica Biblii ukazuje nam Boga jako poniekąd pierwowzór każdej osoby, która tworzy jakieś dzieło. W człowieku, twórcy, znajduje odzwierciedlenie jego wizerunek stwórcy. Tę więź ukazuje szczególnie wyraźny język polski, dzięki któremu pokrewieństwa między słowami stwórca i twórca. Jaka jest różnica między stwórcą a twórcą? Ten, kto stwarza, daje samoistnienie, wydobywa coś z nicości. I ten ściśle określony sposób działania jest właściwie wyłącznie wszechmogącemu. Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę i znaczenie. Taki sposób działania jest właściwy człowiekowi jako obrazowi Boga. Biblia bowiem stwierdza, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz, po czym dodaje, że powierzył im misję panowania nad ziemią. Było to w ostatnim dniu stworzenia. W ciągu poprzednich dni Jahwe stwarzał wszechświat, jak gdyby w rytmie kosmicznej poddał widzialny świat niczym ogromne pole, na którym może wyrażać swoje twórcze zdolności. Thank you.
szczególne powody artysty. Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. Istotne jest, aby dostrzec odrębność, ale także powiązanie tych dwóch aspektów ludzkiego działania. Odrębność jest oczywista. Czym innym jest sprawność, dzięki której każdy człowiek staje się sprawcą swoich czynów, odpowiedzialnym za ich wartość moralną? Czym innym zaś jest sprawność, dzięki której człowiek jest artystą, to znaczy umie działać odpowiednio do wymogów sztuki, stosując się wiernie do jej specyficznych reguł. Dlatego artysta umie wytwarzać przedmioty, ale to samo z siebie nic nam jeszcze nie mówi o jego osobowości, a jedynie wykorzystuje umiejętności twórcy, nadając im formy estetyczne ideom poczętym w umyśle. Chociaż to rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie, niemniej istotne jest też powiązanie między tymi dwiema sprawnościami, moralną i artystyczną, które wzajemnie bardzo głęboko się warunkują. Tworząc dzieła, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty, tego, kim jest i jaki jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach ludzkości. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale przez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. Wielki poeta Kamil Cyprian Norwid mówi: bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy. A praca, by się z martwych wstało. Thank you.
podstawowa działalność Boga, tajemnicy, stanowiła zachętę i wyzwanie dla chrześcijan także na płaszczyźnie twórczości artystycznej. Na tej glebie rozkwitło piękno, które właśnie stąd, z tajemnicy wcielenia, czerpało żywotne soki. Stając się człowiekiem, Syn Boży wniósł bowiem w dzieje ludzkości całe ewangeliczne bogactwo prawdy i dobra, a wraz z Nim objawił także nowy wymiar piękna. Orędzie ewangeliczne jest Nim napełnione po brzegi. Owocne przymierze Ewangelii i sztuki. Każda autentyczna inspiracja artystyczna wykracza bowiem poza to, co postrzegają zmysły i przenikając rzeczywistość, stara się wyjaśnić jej ukrytą tajemnicę. Ma swoje źródło w głębi ludzkiej duszy, tam, gdzie pragnienie nadania sensu własnemu życiu łączy się z nieuchwytnym doznaniem piękna i tajemniczej jedności rzeczy. Wszyscy artyści zdają sobie sprawę, jak głęboka przepaść istnieje między dziełem ich rąk, nawet najbardziej udanym, a olśniewającą doskonałością piękna, dostrzeżonego w chwili twórczego uniesienia. Wszystko, co zdołają wyrazić, malując, rzeźbiąc, tworząc, jest jedynie przebłyskiem owej światłości, która na kilka chwil zajaśniała oczom ich duszy.
piękno, które zbawia. Na progu trzeciego tysiąclecia życzę wam wszystkim, drodzy artyści, abyście doznawali takich twórczych natchnień ze szczególną siłą. Oby piękno, które będzie przekazywać pokoleniom przyszłości, miało moc wzbudzania w nich zachwytu. W obliczu świętości życia i człowieka, w obliczu cudów wszechświata, zachwyt jest jedyną adekwatną postawą. Właśnie zachwyt może się stać źródłem owego entuzjazmu do pracy, o którym mówi Norwid w wierszu cytowanym na początku. Niech wasza sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego piękna, które będzie niejako echem obecności Ducha Bożego. I dzięki temu przekształci materię, otwierając umysły na rzeczywistość wieczną. Z całego serca życzę wam wszelkiej pomyślności. Watykan, dnia 4 kwietnia 1999 roku, w niedzielę wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego, w 21 roku mego pontyfikatu. Thank you.